time to regret. Give his away with his shame old shame there. Me and my head high and my tears dry. Get home without my guy. You went there through all you know. So far from all, everywhere I'm from. And I try to travel, try. My heart's outside, I go back to black. We only shake it back with words. I die a hundred times. You go back to her and I go back to, I go back to us. Oh, I love you much. It's not enough. You love love and I love fun. It's like a pipe and I'm a tiny pretty boy of the words inside. Oh, we only say goodbye with words. I die a hundred times. You go back to her and I go back to you. We only said goodbye with words. I die a hundred times. You go back to her and I go back to black. Oh, black. Sabina Sago, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Drodzy panowie, ja to do was powiem, bo faktycznie no, stroje kąpielowe są wspaniałe, cudownie dziewczyny w nich wyglądają, ale jest taki moment w życiu każdego faceta, że ta kobieta, ta nasza jedyna, no mamy takie wrażenie i jesteśmy tego pewni, że w tym momencie jest ona tylko dla nas, jest ona wyjątkowa, że inni mogą się obejść tylko smakiem, bo tak naprawdę to ona zostanie z nami na całe życie. No jest taki moment, czy to w kościele, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, kiedy duma nas rozpiera i właśnie za chwilę będziemy mogli również zobaczyć dziewczynę w pięknych sukniach ślubnych. W sukniach ślubnych marki Papilio Polska. Są to rewelacyjne suknie ślubne, ale także suknie wieczorowe. Jest to marka, która ma już bardzo silną pozycję na rynku polskim, ale również zagranicznym. Charakteryzuje się klasą, jakością, wytrzymałością i gwarantuje paniom i panom również, że te suknie będą rewelacyjnie leżały na każdej z pań.
I marka Papilio charakteryzuje się tym, że te kroje są naprawdę doskonale dopasowane do sylwetek. Tym razem będą to sylwetki naszych pięknych finalistek. Teraz przed Państwem pokaz sukien ślubnych w bieli, pięknej bieli, nasze finalistki Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego, marka Papilio Polska. Zapraszamy. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte, vivo per lei dentro agli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un muro, vivo per lei al limite, anche in un domani, sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita con le dita attraverso
attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando parte, vivo per lei dentro agli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando vivo per lei dentro agli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande. Io vivo per lei.
quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. È un dolore quando parte, vivo per lei dentro agli hotel, con piacere estremo cresce. Vivo per lei nel vortice attraverso la mia voce si espande. Per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà, ci fosse un'altra vita la vivo. Cudowny, ślubny, drodzy Państwo, Papilio Polska, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Muzyka się skończyła, ale brawa mogą cały czas trwać właśnie, żeby dodać im otuchy. No to jest taka stresująca trochę sytuacja, wiecie, no muzyka się skończyła, dziewczyny miały układ i nie bardzo wiadomo, co dalej zrobić. Ale co dalej zrobić, najlepiej wie Kamila Świerc. Kamila, możemy porozmawiać? Ja zejdę do Ciebie, słuchaj, nie będziemy tutaj do góry wchodzić, mam nadzieję, że muzyka dalej będzie, nie, będziemy słychać? Będzie nas słychać. Wstaniesz tutaj do mnie? Zobaczmy wszyscy, jak ona jest piękna. Wstaniesz tylko o mnie? Nie, po prawej stronie tak jest, żeby, Kamila, wiesz co, bo to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby może podpowiedzieć dziewczynom, że może nie warto być w tym miejscu, że to jest ciężka robota tak naprawdę. Mocno zmieniło się Twoje życie?
Bardzo mocno oczywiście, ale jak najbardziej na plus, więc tutaj cię zmartwię. Warto jak najbardziej brać udział w takim konkursie i myślę, że to bardzo wzbogaca. To są niesamowite doświadczenia, przeżycia, no i wiele, wiele możliwości. A dużo pracy? To jest ciężka praca. Na czym polega życie Miss? To jest bardzo wiele pracy i zawsze mówię, że do końca nie wiem, jak ją zdefiniować, bo cały czas mam grafik napięty, mimo wszystko, że jednak nie potrafię powiedzieć do końca, co konkretnie robię takiego, że jednak cały czas jestem zajęta, ale między innymi właśnie bardzo wiele podróżuję, aby odwiedzać regiony, w których właśnie dziewczyny mogą spróbować swoje siły w konkursach. Tutaj widzimy cię piękną, cudownie ubraną, wspaniała korona. A na co dzień jak wygląda takie życie Miss? To jest takie normalne chodzenie do pracy, do szkoły, studiowanie? Tak, jak najbardziej. Poza tym, że jestem Miss, jestem też normalną kobietą, więc na co dzień oczywiście studiuję, pracuję w jakichś tam możliwościach, więc faktycznie jednak staram się wydysponować ten czas też prywatny, tak żeby oddzielić troszeczkę to życie Miss, trochę zawodowe, od tego, które faktycznie chciałabym też spędzić z rodziną i bliskimi. A jak tutaj oglądasz te dziewczyny, to masz już tą swoją faworytkę? Na co ty zwracasz uwagę? Oczywiście mam swoje faworytki, bo już zbliżamy się zresztą niebawem do końca, więc te faworytki w końcu muszę wyłonić, ale z ciężkim bólem serca, bo dziewczyny wyglądają naprawdę przepięknie, gala jest naprawdę pięknie zrobiona i choreografia, która cały czas mnie zachwyca, więc naprawdę, naprawdę jest ciężki orzech do zgryzienia. Ale myślę, że dziewczyny pokazują każda swoją wyjątkowość, każda jest inna i każda dzięki temu jest piękna, ale wybór pozostawiam już Państwu. Korona taka ciężka jest? Ja zawsze mówię, że nie, ona nie jest ciężka, ale po tak paru godzinach trochę już głowa zaczyna boleć, ale to już tak po całym wieczorze. Ale niesie za sobą na pewno dużą odpowiedzialność. A zdarzyły się takie sytuacje no nieprzewidywalne, które no, musiałaś jako Miss Polski w inny sposób rozwiązać niż ta Kamila na co dzień? A teraz nie wiem. No, są sytuacje, no idziesz na przykład, nie wiem, gdzieś, albo jesteś w takim pięknym, w takiej koronie i zdarza się jakaś sytuacja, która no, jako ta koronowana głowa no, w jakiś inny sposób zachowujesz się, a nie tak jakby to zrobiła Kamila, która na co dzień idzie sobie zwykłą ulicą. Wiesz co, nie mam takiego pomysłu, ale tak żartobliwie teraz zawsze mi się przypomina, jak gdzieś się bardzo spieszyłam i znajoma fotograf, właśnie gdzieś jechałyśmy razem. I on mówi, wiesz co, Kamila, ubierz tą koronę, jak przejdziesz na czerwony światło, to na pewno policja się zatrzyma. Nie. Tak zrobiłaś? No było blisko, było blisko. Mówię, Asia, wsiadaj, zobaczymy, może zdążymy z tą koroną. Słuchaj, ja tutaj wyczytałem, że dysponujesz 3 zielonymi kartami. To do Stanów Zjednoczonych? Do Stanów Zjednoczonych nie tym razem, chociaż może kiedyś, tym razem do ćwierćfinału Miss Polski, w którym kandydatki będą mogły wziąć udział. Czy te wybory dalsze są jakoś bardziej cięższe, czy te doświadczenie, które tutaj zdobywają, jest na tyle ogromne, że później to już jest spłatka? To jest właśnie to, że regiony bardzo wiele uczą, dlatego też dziewczyny z regionalnych wyborów mają dużo więcej doświadczenia, możliwości i dzięki temu właśnie mogą się już kształcić po to, aby w dalszych etapach naprawdę sobie świetnie radzić. Więc myślę, że to jest dla nich świetna szkoła życia, świetna przygoda, bo tutaj mogą siebie poznać i to już jest coś wspaniałego, bo ja swoją przyjaźń z jedną z dziewczyn rozpoczęłam właśnie od regionu. No i dalej, szłyśmy też dalej, aż do finału Miss Polski. Mam nadzieję, że może i tutaj taka przyjaźń faktycznie się wywiąże. Dalsze etapy na pewno są w jakiś sposób trudniejsze, bo jednak to jest poziom ogólnopolski, gdzieś tutaj jest już coraz mniejszy krąg tych dziewczyn, krąg się zawęża, ale mimo wszystko jest to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Nowe dziewczyny, nowe możliwości, nowe znajomości, które się z nimi zawiera, naprawdę wspaniały czasy, które z nimi przeżyłam i świetnie wspominam. Dziękuję ci bardzo. Kamila Świerc, Miss Polski 2017. Dziękuję ci bardzo, a my wracamy. Już za niewielką chwilę będziemy mogli mówić nie tylko o naszej wspaniałej Miss 2017, ale także o Miss roku 2018 i to już za niewielką chwilę, ale to za moment. Wielkimi krokami zbliżamy się do koronacji. W tym ostatnim pokazie dziewczęta zaprezentują się nam w ubraniach z kolekcji La Role Design, czyli stroje wieczorowe, to co nas czeka, koronacja.
La Role Design, Larysa Rybińska. Jest to projektantka, która właśnie przygotowała ten pokaz, pokaz koronacyjny. Jest również fundatorką sukni dla Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego, sukni własnego projektu. Larysa Rabińska obecnie mieszka i pracuje w Tarnowie, to są okolice Krakowa oczywiście. Ma wiele pasji, ale największą jest właśnie moda i te pasje przelewa z sukcesem na swoje projekty, które będziecie mogli Państwo za sekundę podziwiać. Drodzy Państwo, no nie będziemy więcej tutaj zawracać Wam czasu, bo my to jesteśmy tak naprawdę tutaj przeszkadzaczami, tak? Bo to dziewczyny są te wyjątkowe i cudowne i na nie tutaj na pewno czekacie, dlatego nie będziemy tracić więcej czasu na nas i zapraszamy wspaniałe dziewczyny.
województwa zachodniopomorskiego, ja się tu przecisnę, jest wśród dziewcząt, która z nich okaże się Miss. To wszystko w rękach naszego jury. A w jury, chcielibyśmy przypomnieć, zasiadają przewodnicząca jury Kamila Świerc, Miss Polski 2017, pan Paweł Sójka, wiceprezydent Świnoujścia, pani Wioletta Gejer, organizator konkursu Miss Polski województwa zachodniopomorskiego, pan Jan Kozłowski, właściciel sieci salonów Lexus i Toyota Kozłowski, Beata Szlaga, właściciel sklepów Baj, Olala w Świnoujściu, pan Tomasz Majszyk, dyrektor Radisson Blue Resort w Świnoujście, pan Norbert Dąbek, organizator konkursu Mister Polski, ekspert kulinarny, pani Wiesława Gapińska, dyrektor generalny Pierre Lang Poland, pani Larysa Rabińska, w której to strojach dziewczęta przed momentem się zaprezentowały, właścicielka marki La Role Design, projektantka pani Iwona Pełszyńska, prezes Fundacji Dziennikarzy Press Zone oraz magazyn Business Woman in Life oraz pani Agnieszka Cygan, czyli nasza wspaniała choreograf, która tworzyła wszystkie te układy choreograficzne podczas dzisiejszej gali. Ale jest z nami również jury komplementarne, czyli takie ciało doradcze wspierające jury główne. A tu znajdziemy takie osoby jak Violetta Schmidt-Manello, reprezentantka wielu domów mody w Mediolanie, Arleta Sobczyńska, VIP Collection, Jakub Miller, Proest, reprezentant biura podróży Fregata, Anna Sofull, właścicielka i projektantka marki Giulietta, Łukasz Szwed, dyrektor sprzedaży salonów marki Lavart oraz Marzena Koszykowska, właścicielka szkoły tańca Szyk w Szczecinie, ale jest również z nami Alina Palewska, salon fryzjerski Evolution Hair. Szanowni Państwo, zbliżamy się do tego bardzo ważnego, najważniejszego momentu dziś, 25 maja, podczas wyborów Miss Polski województwa zachodniopomorskiego roku 2018. Wy nie słyszycie, ale my tutaj słyszymy to przyspieszone bicie Waszych serc, te przyspieszone oddechy. Nie będziemy przedłużać i trzeba tutaj uśmiechnąć się w stronę jury, czy już jest może gotowa koperta. Koperta bardzo ważna, koperta z wynikiem, z wynikami, gdzie to poznamy Miss Foto, poznamy pierwszą wicemis, drugą wicemis, no i Miss Polski województwa zachodniopomorskiego. No ale koperty jeszcze nie ma, jeszcze się tworzy. Poczekamy, może my powiemy o tych nagrodach, dziewczyny, które na Was czekają. Nie wiem, czy Wy wiecie, zdajecie sobie sprawę, jakie nagrody czekają? Wiecie wszystko, pewnie, że wy wiecie. Dobrze, drodzy Państwo, będziemy zaczynali od Miss Foto, która dostanie od VIP Collection w Szczecinie suknię wieczorową, ale również sieć salonów optyk Trendy ze Szczecina voucher o wartości 300 zł. Druga wicemis Polski województwa zachodniopomorskiego otrzyma m.in. zegarek ufundowany przez salon firmy Jest w Galerii Corso w Świnoujściu. Zaproszenie na rytuały pielęgnacyjne w salonie Evolution Hair Alina Pawelska w Świnoujściu, czy też na przykład zaproszenie o wartości 300 zł w postaci voucheru do sieci salonów Optyk Trendy ze Szczecina. Pierwsza wicemis Polski województwa zachodniopomorskiego otrzyma zegarek ufundowany przez salon firmy Yes w Galerii Corso w Świnoujściu. Zaproszenie na rytuały pielęgnacyjne w salonie Evolution Hair Alina Pawelska w Świnoujściu oraz sieć salonów optyk Trendy ze Szczecina ufundował voucher o wartości 300 zł. No a ta nasza najważniejsza, najpiękniejsza dzisiejszego wieczoru otrzyma przede wszystkim prawo do korzystania przez okres jednego roku z Toyoty CHR, nowoczesnego, fantastycznego auta ufundowanego przez firmę Toyota Kozłowski. Otrzyma również rewelacyjną koronę ufundowaną właśnie przez firmę Toyota Kozłowski. Będzie to również fantastyczna wycieczka na fiordy norweskie ufundowana przez biuro Fregata. Suknia wieczorowa La Role Design o wartości 2,5 tysiąca złotych, szanowni Państwo. Będzie to również, widziałam na własne oczy, ekskluzywna biżuteria marki Pierre Lang, tworzona ręcznie w Wiedniu. Dziś jest tutaj razem z nami w Świnoujściu, trafi w ręce tej najpiękniejszej, w całości wykonana ręcznie ze złota. Będzie to również zaproszenie na rytuały pielęgnacyjne do Evolution Hair w Świnoujściu, czy też voucher o wartości 500 zł do sieci salonów Optyk Trendy ze Szczecina, no i świetna fotograficzna sesja w magazynie Wyspy. Ja dodam jeszcze, że diademy
dla wicemis numer 1, numer 2 oraz Miss Foto ufundowała pani Anna Kucza z Papilio Polska. No i takimi diademami te oto najpiękniejsze dziewczyny za moment będą mogły się pochwalić. My czekamy cały czas na tę kopertę. Mam nadzieję, że również i państwo będziecie ciekawi. Jesteście na pewno ciekawi, kto naprawdę, kto zostanie tą Miss Polski. Ale tej koperty na razie póki co nie mamy, a warto wspomnieć, że panie, które tutaj wspaniale nam się prezentują, ich makijaże do tego pokazu wykonała Babska Strefa, Sylwia Baran i Olga Michalska ze Świnoujścia. Warto zwrócić na to uwagę. Salon fryzjerski Evolution Hair, widzieliśmy, jak dziewczyny się prezentują, te fryzury wytrzymały całą batalię. Szanowni Państwo, chcielibyśmy jeszcze, korzystając z tej chwili okazji, bo to jest niepowtarzalny moment, zamienić dwa słowa z dziewczynami, bo przecież muszą powiedzieć chociaż słowo o tym, co czują i jak obstawiają, ja jakie emocje im towarzyszą. Kandydatka z numerem 2. Widzę, że się uśmiechasz. Luz. Myślę, że luz całkowity. Jestem bardzo zadowolona, że miałam szansę w ogóle tutaj być. Każda z dziewczyn jest przepiękna i każda tak naprawdę zasługuje na tą koronę. Słuchaj, no numer 10 to szczęśliwe tak naprawdę. Powiedz mi, czy wśród was, bo tu rozmawiałem wcześniej z Kamilą, przyjaźnie się pojawiły, między wami też, czy to jest tylko rywalizacja? Oczywiście, spędziłyśmy bardzo miłe 5 dni razem, bardzo się zżyłyśmy. To był naprawdę świetny czas i jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy wziąć udział w tym konkursie. Ja już wcześniej wspomniałam, że my tak naprawdę, przejdę teraz na drugą stronę sceny, my tak naprawdę kobiety marzymy zawsze o tym, żeby zostać Miss i to chyba już się pojawia w tych najwcześniejszych latach dziecięcych. Czy w twoim przypadku też tak było? Myślę, że tak. Rzeczywiście myślałam o tym już dużo wcześniej i tak czekałam tylko do tego ukończenia 18 lat, żeby przekroczyć ten próg i znaleźć się tutaj przed państwem, żeby móc się po prostu do państwa tutaj uśmiechnąć. I bardzo państwu za to dziękuję, że mogłam. No i wygrać. Pewnie, że wygrać. Słuchajcie, ja idę do ostatniego rzędu, bo każdemu z nas wydaje się, że 13 to jest pechowa, ale jest naprawdę taka? Wydaje mi się, że nie. 13 jest moim szczęśliwym numerkiem, więc myślę, że tutaj też przyniesie mi szczęście i będzie dobrze. Też trzymamy kciuki. Pojawiła się informacja o castingu w mediach, może na portalu społecznościowym. Może teraz tutaj tak w środku upoluję koleżankę z numerem 9. Powiedz, skąd dowiedziałaś się o tym konkursie i kto, a może co spowodowało, że właśnie tutaj z nami dzisiaj jesteś? Namowa rodziny, przyjaciół? Namowa mojej mamy, ukochanej mamy. I bardzo ci za to dziękuję. Jest mama na sali? Jest. Piękny prezent z okazji jutrzejszego Dnia Matki notabene. Drodzy Państwo, cały czas się zastanawiam, czy dziewczyny tutaj stojąc i rozmawiając z nami myślą o tym, że ja będę tą najfajniejszą, czy myślą o tym, już w końcu niech to się skończy? Oczywiście myślą o tym, że wszystkie jesteśmy na równi traktowane, więc każda zasługuje o koronę Miss. Zostajesz tą Miss. Jutro rano się budzisz. Pierwsza myśl to? Pewnie nie dowierzam, że to jednak jestem ja. A możesz nią być. Szanowni Państwo, my o tym nie wspominaliśmy, ale tak naprawdę korona Miss, tytuł Miss, to nie jest tylko dzisiejszy wieczór i to nie jest koniec tej wielkiej przygody. To jest oczywiście reprezentowanie, godne reprezentowanie naszego regionu na wyborach Miss Polski i to nieustanne spotykanie się ze światem mediów. Być może jest to początek przygody ze światem show biznesu. Ja jestem ciekawa, czy Wy jesteście na to gotowe? Czy numer 12, śliczna w czerwonej sukience, jest gotowa na ten wielki świat? Myślę, że tak. Zgłaszając się do konkursu, wiedziałam, z czym to się wiąże i jestem na to gotowa. To nie zawsze jest łatwa praca, tutaj się o tym przekonałaś, ale powiedz, czy jesteś gotowa na to, żeby faktycznie przebojem wejść w ten wielki świat i zawojować go? Oczywiście jestem i zrobię wszystko, żeby jak najlepiej reprezentować nasze województwo, jeżeli oczywiście to mi przypadnie korona. Ja pytałem o ten numer pechowy, numer 13, ale wiadomo, że numer 7 to jest ten szczęśliwy. Tak, tak, poproszę te brawa, dokładnie. Poczekamy chwilę. Powiedz mi, jesteś pewna, że przyniesie on sukces tobie? Nie jestem pewna, ale mam nadzieję i bardzo dziękuję publiczności. Zadopingowanie było świetnie.
Ja jak czytałem o tobie, wiem, że jesteś stewardesą. Wygrywasz koronę. Rzucasz robotę? No chyba nie będę mieć wyjścia, jeśli tak się wydarzy. No to zobaczymy. Wszystko w rękach jury. A propos jury. Czy nasze jury posiada już kopertę, która powinna już wolnym krokiem podążać tutaj do naszych dłoni? Czy może sami z Emilem zaraz wybierzemy te najpiękniejsze? Konkurs publiczności zrobimy. Kto więcej głosów uzyska, wtedy wybierzemy akurat tę pannę. No dobrze, drodzy Państwo, no nie ma tej cały czas koperty. Widzicie, że my tutaj cały czas szyjemy, staramy się w jakiś tam sposób, żeby to miało ręce i nogi. No ale kiedyś trzeba to przerwać i w końcu jeszcze raz może dziewczyny mogłyby się zaprezentować. My byśmy poprosili o jakąś muzykę, którą już znacie. Mam nadzieję, że ta muzyka będzie mogła być wybrać. Za chwilę odtworzona. Moglibyśmy jeszcze raz puścić muzykę. Dziewczyny jeszcze raz by się przeszły i pokazały, jak wspaniale się prezentują i przez to również zdobyły większą liczbę braw od was? Na pewno. Poprosimy jakąś muzykę. Dziewczyny, musimy improwizować, jak to każdy z nas. Czasami w życiu tak bywa. Będąc mistrz, czasami też trzeba improwizować, więc tym razem również pokażmy, przejdźmy się jak modelki po pokazie. Zapraszam bardzo serdecznie. Poprosimy muzykę. Jakąkolwiek. Dziękuję bardzo.
dziękujemy bardzo serdecznie. Dziewczyny, zmęczone jesteście, czy nie? Jesteście troszeczkę zmęczone, prawda? Pięknie wyglądacie. Słuchajcie, czy możemy się umówić tak, że wyjdziecie, troszeczkę odetchniecie, napijecie się łyk wody i my was zaprosimy? Możemy się tak umówić? Dobra, to dziękujemy bardzo serdecznie. Podtrzymamy was jeszcze trochę w niepewności. Podtrzymamy was w niepewności. Będziemy ale to wszyscy wiemy, że czekamy duszkami. Na tę kopertę, więc nie będziemy dziewczyn narażać więcej na ten stres. My troszeczkę sobie jeszcze porozmawiamy z państwem. Być może, no wiem, że to wolicie je oglądać niż nas, no ale tak czasami bywa. Także dziewczyny, bardzo wam dziękujemy. Wielkie brawa dla dziewczyn. Dziękujemy wam bardzo za współpracę. Fajnie nam to wychodzi. Dziękujemy dziewczyny bardzo serdecznie również wam. Za chwilę do nas na pewno wrócicie. My poczekamy jeszcze, być może uda nam się jeszcze zaprosić kogoś tutaj, żeby troszeczkę dostarczył nam emocji. My chcielibyśmy powiedzieć, że no, to nie kończy się dzisiaj tak naprawdę, nie. Tylko zwykłym wręczeniem korony. Absolutnie. Szanowni państwo, nie będziemy mieli później już jak nawet przebić się przez te wszystkie atrakcje, które nastąpią przed sceną i te emocje, które będą towarzyszyły wygranym dziewczętom. Chcielibyśmy państwu już teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną dla was niespodziankę, ponieważ już po godzinie 22, punktualnie 22:30, zapraszamy państwa, będziecie państwo widzieć nasz korowód na plaży, na której to firma Pirofan zaprezentuje rewelacyjny pokaz fajerwerkowy. Naprawdę musicie państwo wziąć ze sobą telefony komórkowe, nagrać to, uwiecznić. Myślę, że to będzie nie tylko piękny pokaz sam w sobie, ale także bardzo miła pamiątka dla dziewcząt i spektakularny widok dla wszystkich państwa. Później oczywiście impreza również się nie kończy, dlatego ile sił w naszych sercach, tyle czasu będziemy ze sobą dziś celebrować ten wyjątkowy wieczór. I wspominać wszystko to, co dziś i planować to, co w przyszłości. A żeby wprowadzić, drodzy państwo, was w tę atmosferę zabawy, która tak naprawdę będzie na nas czekała, to jeszcze raz zaprosimy na występ Mona Violin. Drodzy państwo, przywitajmy ją naprawdę gromkimi brawami. Kobieta ze skrzypcami w dłoni. Yeah.
Wielkie brawa, dziękujemy Mona Violin, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, teraz w końcu przyszedł czas na to, żeby ogłosić, kto zostaje Miss Polski, ale najpierw zaprośmy dziewczyny na scenę. Wielkimi brawami przywitajmy finalistki Wielkiej Gali Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego roku 2018. To wśród nich jest ta jedyna Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego. Mamy informację, że koperta, choć przebyła długą drogę, już do nas dociera. Nawet już widzę kątem oka, że zbliża się do nas. Szanowni Państwo, zaraz nastąpi ten moment. Czasami na te najwspanialsze rzeczy trzeba troszeczkę dłużej poczekać, żeby smakowały zdecydowanie lepiej. Więc my chyba dzisiaj też zaserwowaliśmy dla nas wszystkich taką właśnie potrawę. Drodzy Państwo, ale już jesteśmy, już chcemy z Wami rozmawiać, już chcemy Wam przedstawiać te najważniejsze werdykty. Czy koperta z werdyktami jest na scenie? Jest. Zbliża się Kamila Świerc, Miss Polski roku 2017. Jest Pan Norbert, witamy. Koperta, oficjalne przekazanie, zalakowana. Wszystko zalakowane, Szanowni Państwo. Będzie trudno nawet odkleić, ale damy radę. Ty trzymaj, dobrze. Tylko zasłonimy, żeby nikt nas nie widział. Okej. I tu szybciutko kładziemy, żeby nadal nikt nie widział, bo to jest jeszcze tajemnica, Szanowni Państwo. To może zaczniemy od tych zielonych kart? Możemy? Dobrze. Chciałabyś o nich powiedzieć? Bardzo proszę. Drodzy Państwo, przedstawiciele Biura Miss Polski mają taki przywilej, że mogą przyznać zielone karty. Zielone karty zobowiązują do tego, dają taką możliwość, aby dane dziewczyny, mimo że nie uzyskały tytułu, dalej spróbowały swoich sił w ćwierćfinale Miss Polski i dzięki temu mogły próbować dalej jeszcze swoich sił w kolejnych etapach, jeśli tylko uda im się przebyć ćwierćfinały. Niejednokrotnie właśnie zdobywczyni zielonych kart docierały bardzo daleko i zdobywały tytuły ogólnopolskie, dlatego właśnie w imieniu Biura Miss Polski i ja pozwoliłam sobie przyznać dwie zielone karty wyczytanym wkrótce dziewczynom. Dobrze, czy mamy o nich powiedzieć już teraz? Myślę, że tak. Myślę, że to jest ten czas. Jeszcze raz przypomnę, że dziewczyny, które otrzymają zielone karty, mogą wziąć udział w ćwierćfinale, które odbędzie się już 10 czerwca. Super. Dobra, dziewczyny, ja to powiem tak naprawdę. Mamy dwie. Dwie wspaniałe dziewczyny, które już teraz są pewne, że pojadą dalej. Numer 4. Oliwia Szumińska, przepraszam. Wielkie brawa. Super. Wielkie gratulacje dla Ciebie, ale zapraszamy również numer 14, Ola Matuszewska. Jest dla tych dziewcząt tak naprawdę walka jeszcze się nie skończyła. Wielkie brawa. Numer 4, numer 14, szczęśliwe czwórki. No dobrze, to teraz od dołu będziemy piąć się w górę. Duży oddech. Mamy Miss Foto. Miss Foto, Miss Polski, województwa zachodniopomorskiego, roku 2018. 25 maja od godziny 19.30. trwającej gali, otrzymuje, nie przedłużamy, numer 4, Oliwia Szumińska. O, super. Prosimy o wręczenie nagród. Jest już z nami pani Wioleta Gejer, organizator dzisiejszej gali. Prosimy o wręczenie szarfy. Mamy również diadem, piękny diadem ufundowany przez firmę Papilio Polska. Pani Anna Kucza ufundowała właśnie ten diadem. Pani Wioletta Gejer właśnie przekazuje diadem naszej Miss Foto oraz nagrody. Czas dla fotoreporterów, Szanowni Państwo. To jest właśnie nasza Miss Foto. Brawa, 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 drodzy Państwo, tak.
No dobrze, to czas na drugą wicemis. Drodzy Państwo, drugą wicemis Polski województwa zachodniopomorskiego została kandydatka z numerem 7. Olga Buława. Wielkie brawa dla niej! Przekazujemy szarpę dla naszej drugiej wicemis. Diadem ufundowany przez firmę Papilio Polska. Będzie również wśród nagród ekskluzywny zegarek ufundowany przez salon firmy Yes w Galerii Corso w Świnoujściu. Wiele zaproszeń, voucherów, między innymi salon, Optyk Trendy czy też Evolution Hair. Nasza druga wicemis. Nasza piękna, szczęśliwa 7. Wielkie brawa jeszcze raz. No dobrze, no to idźmy dalej. Pierwszą wicemis Polski województwa zachodniopomorskiego została... kandydatka z numerem 12. Agata Grzesiak. Pierwsza wicemis otrzymuje szarfę, oczywiście otrzymuje diadem. Za moment czas dla naszych fotoreporterów. Nagrody. Pierwsza wicemis. To jest ten moment pełen emocji, gdy to ciśnienie już powoli. Wielkie brawa, drodzy Państwo, Agata Grzesiak. Numer 12. Pierwsza wicemis. Szanowni Państwo, zbliżyliśmy już się na odległość mniejszą niż milimetr do tego momentu, gdzie poznamy Miss Polski województwa zachodniopomorskiego. Ja zaproszę tutaj jeszcze pana Jana Kozłowskiego, dyrektora firmy Toyota Kozłowski, który to wręczy niesamowity prezent, ponieważ nasza Miss otrzyma możliwość korzystania na okres jednego roku z nowoczesnej Toyoty CHR ufundowanej właśnie przez firmę Toyota Kozłowski. Jest już z nami pan Jan, jest z nami również nieustająco Kamila Świerc, która już za moment będzie musiała przekazać koronę. Witam panie Janie, jeszcze chwilkę podtrzymamy ludzi w niepewności, jeszcze podtrzymamy gości, nasze Miss. Proszę powiedzieć, czy miał pan jakieś typy? Czy może tutaj jakaś faworytka od początku się jawiła? Rzeczywiście miałem typy, ale coś nie tak. Coś nie tak. Co? Ta Toyota CHR czeka na naszą Miss. I co, będzie zadowolona? To jest taki damski trochę samochód, można nim poszaleć. Niech pan powie coś o tej stronie motoryzacyjnej. Jest sprawa bardzo prosta. Piękna kobieta, piękne auto. I tym zakończymy nasz krótki wywód, żeby nie przedłużać i żeby Państwa też nie niepokoić i żeby dziewczyny mogły już spokojnie odetchnąć. Emilu, czyń swoją powinność. Drodzy Państwo, króciutko. Miss Polski województwa zachodniopomorskiego 2018 zostaje kandydatka z numerem 15. Katarzyna Bukowiec. Wielkie brawa! Polski województwa zachodniopomorskiego 2018. Łzy wzruszenia, czas dla fotoreporterów. Zapraszamy cię, moja droga. Kasia, chodź do nas, teraz czas na prezenty.
to dopiero się wszystko zaczyna. Zapraszamy. Szarfa, Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego. No i oficjalne przekazanie korony przez Kamilę Świerc, Miss Polski 2017. Tu nie trzeba słów. Wielkie brawa, szanowni państwo. Zaproszę teraz pana Jana Kozłowskiego o oficjalne przekazanie. Jest mi bardzo miło, wyprostowało się. Tak pięknej kobiecie, tak piękny samochód, tradycyjnie Toyota. Zawsze dla Miss Polonii. Dziewczęta, zapraszamy was do zapozowania. Chodźcie, nasza miss i dziewczęta, kroczek do przodu, Kasia zaprezentujcie pierwsza, się. Jesteś dzisiaj królową, dziewczyny również was zapraszamy. Miss Polonia Szumińska, druga wicemis Polski Województwa Zachodniopomorskiego Olga Buława, pierwsza wicemis Agata Grzesiak oraz Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego Katarzyna Bukowiec. When you come to me, give me everything I need. Oh, give me lifetime promises and guarantees. Speak a language of love like you know one thing. And it can be wrong. Take my heart and make it strong, baby, 'cause you're simply the best. Oh, better than all the rest, better than anyone. Oh, yeah, what I ever met. Oh, suck on your heart. Woo. I heard everyone say, oh, tear the part of, baby, I would rather be dead. Dziękujemy raz jeszcze. Miss Foto Olivia Szumińska, druga wicemis, pierwsza wicemis Agata Grzesiak oraz Miss Katarzyna Bukowiec. In your eyes, I get lost, I get washed away. Oh, just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. 'Cause, oh, 'cause you're simply the best. Woo! Oh, better than all the rest, better than anyone, whoa, anyone I ever met. Baby, I would rather be dead. Oh, each time you need me, I'm losing control. Walking away with my heart and my soul. Oh, I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, I would rather be dead.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa! Sabina Sago, przypominam, niedługo płyta. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Wspaniały wieczór, mnóstwo emocji, mnóstwo wzruszeń, ale on się nie kończy. 22:30 spotykamy się na pokazie fajerwerków. Tutaj zejście tuż przy Radisonie na plaży. A szanowni Państwo, jeszcze chcielibyśmy poprosić, żebyście się nie krępowali. Jeżeli chcecie Państwo, ktoś z rodziny, ze sponsorów, zrobić sobie zdjęcie z naszą z naszymi finalistkami, zapraszamy tutaj na scenę. Zapraszamy i tak jak Emil wspomniał, o 22:30 widzimy się, szanowni Państwo, przy głównym zejściu na plaży tuż przy hotelu Radisson Blue Resort na rewelacyjnym pokazie fajerwerków przygotowanym przez firmę Pirofan.